Z tej strony Krzysztof Wolczal, witam Was na moim kanale i zapraszam na bloga krzysztofwolczal.pl. Zachęcam również do zapisywania się na newsletter, dzięki któremu będziecie otrzymywać informacje dotyczące nowych tekstów, nowych nagrań, a także informacje związane z moją książką, która, która, nad którą pracę postępują. Ukaże się na pewno jeszcze w tym roku, będzie można kupić za pośrednictwem, właśnie bloga. A tematem dzisiejszego odcinka jest to, dlaczego uważam, że Rosjanie w najbliższych latach będą gotowi do wywołania kolejnej wojny, bądź to na Bliskim Wschodzie, bądź to w Europie Wschodniej, na naszych buforach, za naszą wschodnią granicą także w dosyć newralgicznym miejscu, właśnie również dla Polaków. Ale zanim dojdziemy do kwestii potencjalnej wojny, czy też agresywnych siłowych, Rozwiązań, które podej, podjęliby decydenci z Kremla, w pierwszej kolejności chciałbym omówić nieco gospodarkę i finanse, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, a zwłaszcza a w zasadzie głównie chciałbym omówić tutaj kwestie związane z eksportem ropy naftowej i gazu ziemnego, z tego względu, że ma to niebagatelny wpływ na gospodarkę i finanse Federacji Rosyjskiej. A jednocześnie zapowiada się, że w tej kwestii Rosjanie będą mieli bardzo duże problemy w nadchodzących, nadchodzącym dziesięcioleciu. A i jak dobrze wiemy, gospodarka i finanse przekładają się również na politykę, politykę międzynarodową i ewentualna trudna, nawet podbramkowa sytuacja decydentów z Kremla w kwestii gospodarczej, a więc również w kwestii. Yy, Stabilności wewnętrznej Federacji Rosyjskiej może być na tyle trudna, że Rosjanie będą gotowi i zdecydują się ewentualnie na bardzo, bardzo niebezpieczne dla otoczenia, że tak to nazwę, kroki. Co jest najważniejsze, jeśli chodzi o statystyki i informacje, to to, że sprzedaż węglowodorów rosyjskich stanowi wartość, jeśli przeliczymy to na dolary, wartość około połowy całego, ponad połowy całego eksportu Rosji i to było w 2018 roku, to są dane z 2018 roku, także stosunkowo świeże, niewiele się w tej kwestii zmieniło. Jeśli chodzi o dochody czerpane właśnie z tego eksportu, to stanowią one aż 14% PKB kraju. Co z kolei odpowiada połowie wartości całego budżetu państwa. Innymi słowy, gdyby nie sprzedaż węglowodorów, to Rosjanie dysponowaliby o połowę mniejszym budżetem. Także jak widać, to jest bardzo eksport węglowodorów, w tym ropy naftowej i gaz, gazu ziemnego, jest bardzo, bardzo istotny dla gospodarki rosyjskiej, w związku z tym na budżet rosyjski, a jednocześnie na stabilizację wewnętrzną, polityczną Rosji z tego względu, że, że kryzys gospodarczy czy krach, załamanie się finansów rosyjskich mogłoby doprowadzić do załamania politycznego w Rosji i do wewnętrznego rozpadu tego państwa nawet, na pewno do drugiej smuty, także jakby perspektywa może być bardzo, bardzo groźna, a dlaczego tak może być? O tym właśnie, Będziemy teraz mówić. Jeśli chodzi o ropę naftową, trzeba wiedzieć, że Rosja jest w tej chwili liderem wydobycia tego surowca, jednak jest jeden szkopu. Dotychczas eksploatowane złoża są po prostu na wyczerpaniu i nie istnieją żadne nowe złoża, które można by było wydobywać w równie łatwy i równie tani sposób. Także no, jest to dosyć duży problem dla Rosjan. I został on przez nich zauważony, ponieważ w sierpniu 2018 roku sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, Nikołaj Patruszew, oficjalnie poinformował o głębokim kryzysie, w jaki stacza się rosyjski sektor ropy naftowej. Rok później, czyli w zeszłym roku, minister energetyki Aleksandr Nowak powiadomił premiera, ówczesnego premiera Dmitrija Miedwiedwie, przepraszam, że w Rosji wkrótce nastąpi gwałtowny spadek wydobycia ropy naftowej. I o ile na 2021 rok szacuje się, że wydobycie ropy naftowej osiągnie swój szczytowy rezultat w Rosji, o tyle od 2022 roku zacznie się regularny spadek wydobycia, i w ciągu kolejnych 14 lat wydobycie ropy naftowej w Rosji może spaść aż o połowę. To jest bardzo, bardzo duży spadek w ciągu kolejnych 14 lat. To jest około 2035 roku. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, że Rosną koszty wydobycia ropy. Tymczasem, co też trzeba pamiętać, że w perspektywie kolejnych 10, może 20 lat, możemy mieć do czynienia z rewolucją w motoryzacji i z przejściem samochodów, z przejściem pojazdów samochodowych na energię elektryczną. I tutaj, na przykład, Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że nawet już około 2030 roku. Samochody napędzane tradycyjnymi silnikami spalinowymi mogą być zdecydowane w zdecydowanej większości. Także, jakby jeśli chodzi o kwestię ropy naftowej, to te perspektywy przed Rosjanami no, kreują się niezbyt optymistycznie. Trzeba też tutaj przypomnieć o tym, że Rosjanie cały czas znajdują się pod wpływem sankcji z Zachodu, a tym samym nie mają dostępu do nowoczesnych technologii, które umożliwiłyby Rosjanom wydobywanie nowych złóż, ale takich bardziej trudno dostępnych, na przykład z, z Arktyki czy ze strefy arktycznej. Także Rosjanie nie mają jak w tej chwili, nie mają perspektyw na to, by po prostu odwrócić ten niekorzystny trend, jeśli chodzi o wydobycie ropy naftowej, a jednocześnie... Próbują tutaj podejmować na przykład pewne próby na arenie międzynarodowej, na przykład jeśli chodzi o porozumienia i o politykę prowadzoną względem Wenezueli, która właśnie ma zasoby ropy naftowej. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o tę współpracę z Wenezuelą, ona jest w pewnym zakresie również niejako spowodowana właśnie tymi negatywnymi szacunkami, jeśli chodzi o wydobycie rosyjskiej ropy naftowej. Troszeczkę inaczej sprawa ma się z gazem ziemnym, bo o ile Rosjanie dysponują sporymi zasobami gazu ziemnego, i jeszcze niedawno, niedawno szacowali, że również zużycie gazu będzie, będzie znacznie wzrastać, zwłaszcza w Europie, jak również eksport gazu z Rosji do, do Europy będzie bardzo szybko wzrastał, i tak samo jak udział właśnie Rosjan w europejskim rynku gazowym. O tyle te pozytywne szacunki muszą zostać w tej chwili podane w weryfikacji z kilku względów. Ale przede wszystkim trzeba zauważyć to, że Europa wraz z Turcją to, jest naj, to są najwięksi importerzy rosyjskiego gazu, którzy łącznie importują z Rosji aż 90% ich sprzedaży. Innymi słowy, 90% eksportu gazu rosyjskiego idzie na rynek europejsko-turecki. To jest praktycznie. Rosjanie są uzależnieni od sprzedaży i od pozyskiwania kapitału ze sprzedaży gazu ziemnego od Europejczyków i od Turków, co jest bardzo, bardzo istotne co w zasadzie za chwilę wytłumaczę, dlaczego tak jest. Problem polega na tym, że o ile Rosjanie dysponują surowcem o tyle nie od nich może zależeć transfer tegoż surowca do Europy Zachodniej. Warto w tej chwili wymienić e, główne rurociągi, którymi przeprowadzany jest eksport. Jest to oczywiście przez Bałtyk Nord Stream. Nord, Nord Stream 1, który posiada przepustowość maksymalną 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Oczywiście Nord Stream 2 miał podwoić tą, tą ilość eksportowanego gazu e, tylko tyle, że. W pod koniec zeszłego roku, jak pewnie wiecie, Amerykanie nałożyli sankcje na Nord Stream 2 i nałożyli sankcje na Turkish Stream. Turkish Stream, który w zasadzie prawie został ukończony, natomiast e, powinien zostać jeszcze newralgiczny odcinek zbudowany w, na, w Bułgarii. Tymczasem, na skutek sankcji, Bułgarzy zastopowali wszystko i nie za, nie za bardzo mają tutaj zamiar wznowić pracę. W związku z tym, że są w tej chwili dosyć mocno uzależnieni od Stanów Zjednoczonych, także Turki z tym staną. W zasadzie służy teraz w tej chwili tylko do przesyłu gazu dla Turcji, która pozyskiwała gaz za pomocą Blue Streamu. Także w tej chwili mają dostępne dwa rurociągi, przeciągnięte przed Morzem Czarnym, wcześniej mieli tylko jeden. Pozycja turecka może troszeczkę tutaj się polepszyła, aczkolwiek ostatnie relacje między Turcją a Rosją no, nie wyglądają najlepiej, więc. Kto, wie, jak to się wszystko jeszcze potoczy, również w kwestii energetycznej. Jeśli chodzi o Nord Stream 2, Amerykanie stwierdzili, że Rosjanie nie są w stanie ukończyć tego projektu, a przynajmniej nie w ciągu kilku kolejnych lat, Rosjanie twierdzą, że być może uda im się skończyć do końca 2021. No kto ma rację, przekonamy się o tym, natomiast fakt jest taki, że na tą chwilę Nord Stream 2 jest zablokowany i nie ma w tej chwili jakichś wiarygodnych perspektyw do tego, by Rosjanie w krótkim czasie mogli za, za jego pomocą tutaj transferować gaz ziemny do Europy. Tak więc tyle jeśli chodzi o tą północną i po południową nitkę, natomiast jeśli chodzi o centralne rurociągi, to gaz przesyłany jest poprzez Jamal, czyli Białoruś-Polskę oraz yy, ja tutaj warto dodać to jest trzy, przepustowość 33 miliardów sześciennych gazu rocznie z czego około 10 miliardów metrów sześciennych importuje Polska na własne potrzeby pozostała część jest eksportowana dalej na zachód Natomiast ukraińskie rurociągi czyli Sojusz i Braterstwo posiadają łączną przepustowość jeśli chodzi o kierunek zachodni Wynoszącą 144 miliardy metry sześciennych gazu rocznie. Czyli w zasadzie to w tej chwili ukraińskie rurociągi są najważniejsze, jeśli chodzi o przesył rosyjskiego gazu na, rynek, na rynki zachodnioeuropejskie. I co w tym kontekście należy jeszcze podkreślić? Sytuacja Polski i Ukrainy w sposób radykalny może ulec zmianie po roku 2022. Otóż Polska oczywiście buduje, ma zamiar zakończyć budowę Baltic Pipe do końca 2022 roku, czyli do roku, w którym wygasa umowa polsko-rosyjska na transfer gazu do Polski. Jednocześnie warto tutaj przypomnieć, że do 16 maja tego roku między Polską a Rosją obowiązuje umowa dotycząca tranzytu błękitnej energii na zachód. Która jest niezwykle niekorzystna dla Polski, bowiem praktycznie transferujemy gaz na zachód za darmo, można powiedzieć. No tutaj Waldemar Pawlak i ten jego słynny kontrakt. No, trzeba, trzeba nie chcę tutaj stawiać. Stawać w roli adwokata, ale trzeba podkreślić, że jednak wówczas Polacy nie mieli zbyt dużego pola manewru, byliśmy uzależnieni całkowicie od Rosjan i po prostu Rosjanie dyktowali warunki, jeśli chodzi o kontakt na gaz. W tej chwili może być zupełnie inna sytuacja, ponieważ Baltic Pipe ma mieć przesył około 10 miliardów, maksymalny przesył około 10 miliardów metrów sześciennych gazów rocznie czyli praktycznie Zaspakaja nasze, całkowicie zaspakajałoby nasze potrzeby, jeśli chodzi o import ropy, import, przepraszam, gazu ziemnego. Z tym, że Polacy zamierzają jeszcze tutaj rozbudować port LNG w Świnoujściu. Do końca 2023 roku ma powstać już cała infrastruktura. Zwiększająca możliwości przesyłu bodaj o 50%. Jednocześnie e, polski rząd chce wynająć, a może nawet zakupić pływający terminal LNG, który stacjonowałby w okolicy Gdańska. Czyli w zasadzie Polska nie tylko mogłaby się całkowicie uniezależnić od rosyjskich dostaw gazu, ale jednocześnie mogłaby łącznie, gdyby te wszystkie projekty, jakby się e, zakończyły, to moglibyśmy nie tylko dla siebie pozyskiwać 10, niezbędne nam 10, około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, ale drugie tyle moglibyśmy eksportować dla sąsiadów. To nie jest być może dużo. Ktoś może powiedzieć, że to są w sumie śmieszne ilości, przecież sam Nord Stream ma 55, przepustować 55 miliardów metrów sześciennych gazu, no ale to są wielkości zaspakajające Niemcy. Natomiast państwa bałtyckie Białoruś, Ukraina. Tam nie, nie ma potrzeby aż tak dużego transferu gazu ziemnego, w związku z czym Polacy mogliby obsługiwać w zasadzie wszystkich swoich sąsiadów właśnie gazem z Norwegii i ze Stanów Zjednoczonych LNG. Tutaj warto, przy, warto również powiedzieć o kwestiach związanych z Ukrainą, ponieważ Ukraińcy którzy wynegocjowali, zresztą rzutem na taśmę dzięki Amerykanom, i dzięki sankcjom amerykańskim na Nord Stream 2, wynegocjowali nowe umowy na dostawy gazu i transfer gazu przez ukraińskie terytorium na zachód, bo groziła, Kijowowi praktycznie groził szantaż i możliwość odcięcia ich od dostaw gazu rosyjskiego. No, a dzięki temu, że Rosjanie są jednak dalej uzależnieni od właśnie transferu gazu na zachód od Ukrainy, w związku z czym musieli również z Ukrainą wynegocjować warunki dotyczące dostaw gazu dla Ukrainy. Także tutaj Ukraińcy się, Amerykanie w zasadzie uratowali Ukraińców, z tym, że ta umowa jest dosyć elastyczna, jest bardzo korzystna dla Ukrainy, stosunkowo znaczy na pewno dużo lepsza niż ta, którą ewentualnie wynegocjowaliby bez. Bez pomocy, czyli bez tych sankcji na Nord Stream 2, i gdyby Nord Stream 2 został zakończony, tutaj trzeba powiedzieć, że Ukraińcy potrzebują na własne potrzeby około 33 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, z czego 22 miliardy sami produkują, a 10, około 10 potrzebują importować. I w tej chwili ten import oczywiście pochodzi z Rosji. Natomiast Ukraińcy w ciągu najbliższych lat zamierzają. Zwiększyć swoje wydobycie do 27 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, co w, z, w związku z czym potrzebowaliby importować około 5-6 miliardów dodatkowo. I w tym kontekście należy wspomnieć o tym, że będzie, budowane będzie połączenie między Polską a właśnie Ukrainą, pozwalające transportować. Gaz z terytorium Polski na terytorium Ukrainy i przepustowość tego rurociągu będzie wynosiła około 5 miliardów metrów sześciennych. W tej chwili ta przepustowość wynosi około 1,5 miliarda, tylko. Także także w, y, takich, w, przy, przy dobrych wiatrach Ukraińcy y, dzięki nam, właśnie około 20, 2022 roku, mogliby się również całkowicie uniezależnić od y, gazu rosyjskiego. I teraz co warto podkreślić, że dotychczas Rosjanie grali energetyką, grali tymi lewarami i uzależnieniem państw Europy Środkowo-Wschodniej od rosyjskiego gazu, grali tym politycznie i posiadali olbrzymie lewary właśnie na ten nasz region. Natomiast stoimy przed olbrzymią szans szansą i olbrzymim być może zwrotem, jeśli chodzi o nasze możliwości polityczne i ewentualne lewary w kierunku wschodnim, bowiem. Gdyby te wszystkie inwestycje infrastrukturalne, o których mówiłem, by się powiodły, wówczas Polska i Ukraina łącznie mogłyby praktycznie zablokować, albo może nie zablokować, ale znacznie ograniczyć eksport rosyjski na zachód poprzez zakręcenie kurków, przez zwykłą polityczną, zwykłą polityczną decyzję. Z tego względu, że, że, że polski rząd już w tej chwili zapowiedział, że nie przedłuży umów z Rosjanami zarówno dotyczącej umowy dostaw na polskie terytorium, jak również tą dotyczącą transferu na Zachód, także tej umowy dotyczącej transferu gazu na zachód. Także oczywiście to, że my te, um, tych umów nie przedłużyliśmy i wy, wręcz wypowiedzieliśmy, to nie znaczy, że wcale nie, nie podpiszemy nowej umowy w 2022, ale natomiast ten Baltic Pipe i pozostałe. I pozostałe, tutaj te porty LNG mogą nam pozwolić wynegocjować lepsze warunki z Rosjanami, jeśli chodzi o gaz ziemny, bo jak już wie, jak wiemy, to te warunki nasze dotychczasowe nie były najlepsze. Jak również możemy zupełnie zrezygnować z tego importu gazu rosyjskiego. Także to, to postawi nas w bardzo komfortowej sytuacji. Tak jak już mówiłem, po raz pierwszy w historii Polski i pewnie również w Ukrainy Polska będzie miała pierwszy raz e, Możliwość lewarowania Rosjan, i to od Polski będzie zależeć, czy yy, i od naszej woli w zasadzie będzie zależeć to, czy Rosjanie sprzedadzą gaz na zachód poprzez nasz, yy, przez nasz gazociąg, czy nie sprzedadzą. I nie będziemy musieli tutaj jakby yy, prosić Rosjan o to, by do nas dostarczali gaz, bo my jesteśmy od tego zależni. A łącząc jakby te siły z Ukrainą, która. Tak jak mówiłem, przez terytorium ukraińskie zdecydowana większość gazu przepływa, no to wówczas Rosjanie wobec takiego bloku polsko-ukraińskiego byliby w bardzo niekorzystnej sytuacji. To byłby bardzo duży lewar polityczny na Moskwę, na czym niezwykle bardzo oczywiście zależy Amerykanom, może nawet bardziej niż nam. Dlatego wydaje mi się, że Amerykanie zrobią wszystko, by nasz rząd zrealizował te projekty infrastrukturalne dotyczące importu. Gazu, czyli Baltic Pipe, terminale w Świnoujściu i w Gdańsku. Także yy, tyle jeśli chodzi właśnie o, o ten gaz i o rynek gazowy, o przede wszystkim o, o transfer gazu i w kontekście tego, że Nord Stream 2 został zablokowany, tak samo jak Turkish Stream, no to Rosjanie stanęli w bardzo nieprzyjemnej yy, tutaj sytuacji. Yy, i wydaje mi się, że już w tej chwili myślą nad tym, jak mogliby zaradzić temu wszystkiemu. Trzeba oczywiście tutaj dodać bardzo, bardzo istotną rzecz, że to oczywiście te naciski polityczne, czy ewentualność zakręcenia kurka przez Polskę czy Ukrainę, to są takie. Hmm, Kwestie ewentualnościowe, potencjalne, ja tutaj mówię o takiej możliwości nacisku, możliwości lewara, to nie musi być wcale użyte i być może nawet to nie będzie użyte. Natomiast taka sytuacja, taka możliwość będzie istniała, co da oczywiście Amerykanom olbrzymi wpływ na Rosjan i w zasadzie uzależni ich w kwestii takiej gospodarczo-ekonomicznej w dużym stopniu. Natomiast to jest kwestia polityczna, która może zostać wykorzystana, ale nie musi. Ale jeszcze jest jedna płaszczyzna, na której Rosjanie zaczynają przegrywać. Same rosyjskie media przyznają już w tej chwili, to to ja mówię o mediach rosyjskich skierowanych na rynek rosyjski, po prostu przetłumaczyłem jeden czy dwa artykuły, z których wynikało, że już sami Rosjanie dostrzegli to, że przegrywają, przegrywają rywalizację cenową, jeśli chodzi o gaz ziemny na rynku europejskim z amerykańskim LNG. Czyli jakby potwierdzają się te oświadczenia naszego rządu, w stosunku do których było wiele wątpliwości, że amerykańskie LNG jest tańsze od gazu rosyjskiego. I tutaj jest bardzo istotne to, że politycznie kwestia zwiększania eksportu LNG z USA do, do Europy została już praktycznie rozstrzygnięta, bowiem w lipcu 2018 roku. Donald Trump podpisał porozumienie z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem dotyczące właśnie dostaw amerykańskiego LNG do Europy. I od tego momentu przez kolejnych 10 miesięcy Amerykanie zwiększyli swój eksport do Europy o prawie 300%, jeśli chodzi o ten surowiec. Także Amerykanie. Przejść do naprawdę szeroko zakrojonej ofensywy energetycznej na rynek, na rynek europejski. A tak jak już mówiłem, Europa z Turcją to jest 90% sprzedaży gazu ziemnego, jeśli chodzi o Rosję. Także to z pewnością jest olbrzymi cios w, rosyjską, w rosyjskie finanse, w rosyjski budżet. I to na pewno jest coś, z czym Rosjanie będą musieli się mierzyć. I jak widać z tego wszystkiego wynika to, że Rosjanom po prostu zaczyna się kończyć czas. Z tego względu, że właśnie mniej więcej od, 20, od 2022 roku będą mogli podle, podlegać lewarom politycznym, jeśli chodzi o transfer gazu swojego na zachód Europy. Jednocześnie będzie się z każdym rokiem zmniejszało wydobycie ropy naftowej. Z której eksportu w zasadzie Rosjanie pozyskują najwięcej kapitału. Jednocześnie, trzeba to podkreślić, że jeśli chodzi o Rosję, to są bardzo złe wskaźniki demograficzne. Szacuje się, że oczywiście te szacunki są różne. Są oficjalne, oficjalne rosyjskie szacunki stwierdzają, że ta populacja powinna utrzymać się w ciągu dziesięciolecia następnego na mniej więcej tym samym poziomie, ale są również szacunki, które mówią o tym, że w 2030 roku Rosjan może być o 3,5 miliona mniej. To oznacza, że niż demograficzny będzie miał olbrzymie znaczenie w kontekście gospodarczym, ale również wojskowym, z tego względu, że będzie bardzo trudno o rekruta do armii. Oczywiście ten niż demograficzny nie wynika tylko z... Niskiej dzietności. Wynika on również z wysokiej śmiertelności wśród mieszkańców w Rosji. Tutaj w grę wchodzi oczywiście słaba opieka zdrowotna, uzależnienia, wysoki odsetek zarażeń wirusem HIV. No Tutaj jest bardzo dużo problemów wewnętrznych, jeśli chodzi o Rosję. Także jak widać, w zasadzie Rosjanie rzeczywiście. Tak jak Amerykanie szacowali, ostatnio gdzieś okazał się jakiś artykuł, w którym Amerykanie stwierdzili, że w zasadzie Rosjanie będą stanowić problem do 2030 roku maksymalnie, a później, później będzie można ich zupełnie zignorować, i od tego momentu dużym wyzwaniem będą stanowić Chiny. Także to wszystko się jakby ze sobą pokrywa. Te daty. Mniej więcej przedziały czasowe dotyczące właśnie gospodarki, przesyłu surowców, demografii, etc., to wszystko się, jeśli chodzi o Rosję, zaczyna zazębiać, i rzeczywiście kolejne dziesięciolecie, w kontekście utrzymania przez Federację Rosyjską swojej mocarstwowej pozycji, czy swojej pozycji przy stanu negocjacyjnym w globalnej rozgrywce, no to wszystko stoi pod znakiem zapytania. I Moskwa wydaje się po prostu to dostrzegać. Ponieważ zaczyna grać coraz ostrzej, o czym zaraz będę mówił. Do tego jeszcze dochodzi kontekst wyścigu technologicznego między Ameryką i Chińczykami, gdzie tutaj są w tym wszystkim Rosjanie. Oni po prostu, jeśli chodzi o innowacyjność i technologie nowe, leżą. Jedyne nowe technologie są w wojskowości, ale jak wiadomo, bez kapitału, bez, pozyski, bez wymiany technologiami z całym światem, czyli bez tego dostępu do, wolnego, do, do globalnego rynku. I jak również bez podnoszenia technologii innowacyjności całej gospodarki, to tak naprawdę ta, ten wyścig technologiczny na poziomie zbrojeń, Rosjanie będą musieli przegrać. Tak właśnie było ze czasów zimnej wojny i tak będzie i tym razem, jeśli Rosjanie dalej będą izolowani gospodarczo i politycznie na rynku międzynarodowej i będą bazowali tylko i wyłącznie na kapitale, na kapitale centralnym i będą inwestowali tylko i wyłącznie w zbrojenia, to wówczas te technologie będą się dużo wolniej rozwijać niż, na, niż w Chinach czy na Zachodzie, a jak wiadomo, cała siła, cała pozycja rosyjska na arenie międzynarodowej wynika tylko i wyłącznie z ich siły militarnej. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby Rosjanie, gdyby rosyjskie na przykład uzbrojenie jądrowe było na tyle przestarzałe, że istniałyby środki przeciwdziałania w rękach Chińczyków czy czy Stanów Zjednoczonych, czy kogokolwiek innego, które mogłyby zestrzelić na przykład każdy pocisk rosyjski z głowicą nuklearną. Rosjanie traciliby jakiekolwiek argumenty tutaj, jeśli chodzi o obronę swojego terytorium, nawet. Także dlatego Rosjanie bardzo mocno dążą do niejako integracji i stworzenia sojuszu na linii Berlin-Moskwa, ponieważ potrzebują niemieckiego kapitału i potrzebują niemieckich technologii, o czym mówiłem wielokrotnie. I teraz w kontekście właśnie a jeszcze o czym też warto tutaj też przypomnieć że do 2028 roku w Rosji zostanie podniesiony wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn. Co ciekawe w ogóle mężczyźni średnio żyją w Rosji krócej niż 65 lat, także raczej średnio jeśli nie wydłuży się średnia życia Rosjan w, w ciągu kolejnych 8 lat, no to w średnio przeciętny Rosjanin po prostu nie będzie dożywał emerytury. No ale to jakby jest innym zagadnieniem. Natomiast co jest bardzo istotne, to zauważmy, że reformy systemu emerytalnego czy podnoszenie wieku emerytalnego zawsze wiązało się z olbrzymimi reperkusjami, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, jeśli chodzi o władze polityczne. W dowolnym kraju i w Rosji może być podobnie. Zresztą z uwagi na naciski społeczne, Władimir Putin odwlekł tą reformę o kilka lat, bowiem miała ona wejść dużo znacznie wcześniej. Także, nawet z tegoż względu, z, z uwagi na olbrzymie obciążenia systemu emerytalnego rosyjskiego, Rosja będzie miała duże problemy z finansami, z ekonomią, z gospodarką, i to wszystko może wpłynąć na to, że. Władze centralne będą miały duży polityczny problem. Mogą, może dojść do nawet jakiegoś załamania, jeśli chodzi o e, stabilizację wewnętrzną kraju. Także to wszystko grozi władzom z Kremla. Myślę, że Rosjanie o tym wiedzą. W związku z tym <laughs> będą coraz bardziej zdeterminowani do tego, by podejmować coraz śmielsze i coraz bardziej e, ryzykowne kroki po to, by doprowadzić do jak najszybszego rozstrzygnięcia rywalizacji i niejako negocjacji z Amerykanami i po to, by zmusić Waszyngton do podpisania tzw. drugiej jałty, czyli do e, zgody na wielobiegunowy ład światowy, do zgody na budowę e, Euroazji od władzy Władywostoku po Lizbonę, do zgody na oś Berlin-Moskwa, do zgody na strefę buforową rosyjską, w której, która obejmowałaby e, Białoruś i Ukrainę. I teraz, jak Rosjanie mogliby przeciwdziałać, jeśli chodzi o właśnie to potencjalne zdobycie przez Amerykanów lewara energetycznego na Rosjan? Bowiem, no jeśli Amerykanie będą mogli jedną decyzją polityczną poprzez wymuszenie, nawet na Warszawie i Kijowie, odcięcie, na zakręcenie kurków z gazem z Rosji na, do Europy Zachodniej, no to sam fakt takiej możliwości to jest olbrzymia przewaga Amerykanów w jakiejkolwiek dyskusji, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, w jakimkolwiek temacie, jeśli chodzi o rozmowy rosyjsko-amerykańskie. Rosjanie po prostu nie będą chcieli do tego dopuścić, żeby to się stało. Już pomijam te względy, właśnie czysto rynkowe, bowiem jak wiemy, Niemcy są podatni i są również jakby tutaj chętni do tego, by w sposób polityczny decydować o tym, że będą kupowali gaz na przykład od Rosjan, a nie od Amerykanów, nawet jeśli amerykański gaz będzie tańszy, bo Niemcy, Niemcom również zależy na tym, by zbudować właśnie tą Euroazję czy Eurorosję. Można nawet tak bardziej w ten sposób to nazwać, bo to będzie bardziej adekwatne. Także nawet w kontekście tego wszystkiego i tak Amerykanie mogą być ten lewa, lewar dzięki właśnie. Temu blokowi państw, czyli Polsce i Ukrainie na pomoście bałtycko-czarnomorskim między Bałtykiem a Morzem Czarnym, państw, przez które przebiegają w tej chwili główne nitki, główne gazociągi z Rosji do Europy Zachodniej, także Rosjanie będą temu chcieli przeciwdziałać, przeciwdziałać temu, żeby Amerykanie zdobyli na nich lewar, ponieważ do tej pory takich lewarów nie ma i dlatego właśnie Rosja cechuje się bardzo dużą odpornością na naciski zewnętrzne, jako państwo hartlandowe. W stanie, będące w stanie już od wielu lat, od 2014 roku, w stanie izolacji gospodarczej i politycznej, wciąż Rosjanie radzą sobie całkiem nieźle. I to się może właśnie zmienić z uwagi na energetykę. I teraz, co można zrobić, jeśli Rosjanie przewidują, że ilość sprzedawanych surowców może zostać ograniczona, czyli zarówno gaz, jak i ropa, to można by było podziałać, jeśli chodzi o o cenę surowców. Jeśli ceny surowców znacząco by wzrosły, wówczas zrekompensowałyby straty budżetowe, jeśli chodzi o zmniejszenie wolumenu eksportu. I ja, w jaki sposób Rosjanie mogą zwiększyć te ceny surowców energetycznych? Oczywiście w sposób polityczny i ekonomiczny nie za bardzo mogą to zrobić, z tego względu, że Amerykanie eksportują coraz więcej zarówno gazu, jak i ropy. Ponadto są dogadani z OPEC, czyli z państwami z Bliskiego Wschodu, które produkują, wydobywają i eksportują ropę. W związku z czym no, Rosjanie nie mają za bardzo tutaj pola manewru. Natomiast w interesie Rosjan, w interesie Federacji Rosyjskiej, byłaby trzecia wojna w Zatoce Perskiej. Czyli w interesie Władimira Putina by, jest inspirowanie. I zwiększanie napięcia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Dla Moskwy najlepszym scenariuszem byłby taki, gdyby Amerykanie i Iran po prostu zaczęli walczyć, a Iran zablokowałby cieśninę ORMUS, ponieważ posiada takie zdolności, a tym samym zablokowałby praktycznie cały eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. A głównie z Arabii Saudyjskiej, z Kataru, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Kuwejtu, z Iraku. No i oczywiście Iran też by nie eksportował, bo wówczas, o ile Iran zablokowałby cieśniny normus, tyle Amerykanie zablokowaliby wyjście na Morze Arabskie. W związku z tym, praktycznie cały region zostałby pozbawiony możliwości eksportowych, czy to gazu, czy to przede wszystkim ropy naftowej. Co oczywiście automatycznie zwiększyłoby ceny tego surowca. A tym samym wspomogło znacząco budżet rosyjski. Dlatego, o ile Rosjanie wydają się być czynnikiem stabilizującym Syrię, oni wspomagają Asada i reżim w zakresie takim, by Syria odzyskała kontrolę nad terytorium, by pokonała tych bojowników czy, czy też islamistów. O tyle, jeśli chodzi o samą Zatokę Perską, dla Rosjan najlepszym scenariuszem była, byłby taki, by ta cieszyna została zablokowana, czyli no tutaj musiałoby prawdopodobnie że dojść do starcia wojennego między Stanami Zjednoczonymi a, a Iranem, a może Izraelem a Iranem, albo nawet Arabią Saudyjską a Iranem. Oczywiście Arabia Saudyjska nie jest tym zainteresowana, oni się praktycznie boją e, jak ognia takiego konfliktu, ponieważ zarabiają właśnie na eksporcie ropy, e, która wypływa z portów w Zatoce Perskiej. Także tutaj Arabia Saudyjska na tym najwięcej by straciła, jeśli chodzi o sojuszników USA. W związku z tym, tutaj, w mojej ocenie, Rosjanie starają się niejako podjudzać, inspirować bardzo ostrą grę Iranu przeciwko Stanom Zjednoczonym. Przy czym, oczywiście, władze z Teheranu, w mojej ocenie, zachowują tutaj zdrowy rozsądek i starają się tonować to wszystko, pomimo ostrej retoryki. Tak naprawdę nie zależy im na wojnie z USA, zresztą nic dziwnego. Wojna to są koszty, a przy technologii Stanów Zjednoczonych bardzo ryzykownym byłoby podejmowanie walki z nimi, z tego względu, że Amerykanie mogliby po prostu zbombardować wszystkie ośrodki: czy to placówki atomowe, czy ośrodki wojskowe, czy, czy ważniejsze infrastrukturalne, energetyczne w Iranie, i byłby duży, duży problem. Również wewnętrzny, ponieważ społeczeństwo mogłoby po prostu tego wszystkiego nie wytrzymać. I nawet ten bardzo rozbudowany, i bardzo skuteczny i bardzo brutalny aparat państwowy, aparat wewnętrzny służb Iranu mógłby sobie po prostu nie poradzić wówczas z naciskami i buntami społecznymi, gdyby wybuchła wojna za, ze Stanami Zjednoczonymi i gdyby Iran na tym ucierpiał w sposób znaczący. Także tutaj jakby w kwestii Iranu wydaje mi się, że Persowie próbują uniknąć czy bardziej reżim Ayatollahów który tutaj trzyma władzę w kraju Persów próbują uniknąć tego konfliktu jak będzie zobaczymy no w każdym razie nie chcę tutaj jakby rozszerzać tego nagrania o wątek Iranu o tym nagrałem osobne nagranie, zapewne jeszcze nagram jakiś podcast natomiast wracając do samej Rosji Rosjanie mogą właśnie w taki sposób tutaj próbować coś ugrać ale jeśli wzrost cen lub też wywołanie tego konfliktu, jakoś się nie powiedzie, jeśli chodzi o Zatokę Perską i po prostu nie nastąpi nic, co uratowałoby, co mogłoby uratować budżet rosyjski i jego ewentualne straty, jeśli chodzi o sprzedaż ropy naftowej i gazu ziemnego, wówczas Rosjanie musieliby podjąć grę bardzo ostrą grę. Bliżej siebie, gdzie posiadają dużą przewagę, jeśli chodzi o siłę, a gdzie NATO posiada swoją piętę Achillesową. Oczywiście, tutaj jeszcze warto też wspomnieć o tym, że Rosjanie posiadają gazociąg yy, Siła Syberii, o którym zapomniałem powiedzieć, ale ten gazociąg to jest 38, on będzie miał przepustowość osiągnie dopiero za, za kilka lat pełną i to pełna przepustowość to jest 38 miliardów metrów sześciennych gazu, yy, które będzie dostarczone rocznie do Chin. Więc to, jest, to są znikome ilości, bo cała Europa z Turcją importują od Rosji rocznie 200 miliardów metrów sześciennych gazu. przy czym jest też tak, że ten gaz, który podąża do, do Chin za pomocą, za pośrednictwem siły Syberii, to jest gaz zupełnie innych złóż niż te, które eksportują do Europy. Także nie da się po prostu. Jakby przekierować wydobycia, które skierowane na rynek europejski, na przykład do Chin. Także to, to jest też bardzo ważny kontekst, o którym zapomniałem wcześniej powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o Rosjan i, i ich możliwości przeciwdziałania, oczywiście Moskwa na żadnej innej płaszczyźnie oprócz siłowej nie posiada żadnych argumentów w, w, w rywalizacji z Amerykanami. Dlatego Rosjanie będą próbowali, już to widać, już pisałem o tym wielokrotnie, nagrywałem o tym podcast. Zresztą pisałem o tym, zanim to się w zasadzie zaczęło dziać, wszystko, że Rosjanie chcą za wszelką cenę przejąć władzę nad terytorium, a w zasadzie chcą doprowadzić do sytuacji, w której będą mogli na terytorium białoruskim pod nazwą stałych rosyjskich baz w Białorusi, tak, posadowić tutaj koło Mińska pierwszą Gwardyjską Armię Pancerną. Sam ten ruch, samo to działanie. Pozwoliłoby szachować zarówno państwa bałtyckie, które są piętą achillesową NATO, jak również kierunek uderzenia na Warszawę, jak również doprowadziłoby to do okrążenia praktycznie Ukrainy, ponieważ Ukraina wówczas byłaby praktycznie zagrożona od strony białoruskiej, od strony wschodniej rosyjskiej, od strony Donbasu, od strony południa z Krymu. Jak również od strony zachodniej z Naddniestrza, kontrolowanego przez Rosjan. Także sytuacja Kijowa byłaby katastrofalna, i Amerykanie stanęliby przed wyborem: bronić, dalej bronić politycznie i być może militarnie Ukraińców, którzy są w tragicznym położeniu taktycznym, czy też odpuścić ich i zaryzykować tutaj, nadwrężyć swoją pozycję. I swoją reputację na arenie międzynarodowej. A tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że dla Amerykanów reputacja na, na arenie międzynarodowej jest niezwykle istotna, ponieważ oni o, system, o, o swój system sojuszy opierają tak naprawdę swoją, swoją siłę i przewagi, również w kontekście nie tylko rywalizacji z Rosją, ale również rywalizacji z Chinami. Tak, tak więc. Tutaj nie tylko NATO, ale jeszcze sojusz z Japonią, z Koreą Południową. Także wszyscy oceniają wiarygodność Stanów Zjednoczonych i gotowość do obrony swoich sojuszników. I Ukraina jest już postrzegana jako sojusznik i y, y, jako gwarant bezpieczeństwa, y, jako sojusznik, i jako USA i jako y, państwo, które, które jest, którego bezpieczeństwo jest gwarantowane przez Waszyngton. I teraz y, Rosjanie chcieliby zrobić wszystko, by tak mocno nacisnąć właśnie na tą reputację Amerykanów, bo Amerykanie po prostu poddali się i zgodzili się na tą drugą Jałtę. Oczywiście, w mojej ocenie, do tej drugiej Jałty nie dojdzie przy, nie, przynajmniej nie na etapie zajęcia Białorusi, przejęcia Białorusi, czy zgody Białorusi i Łukaszenki na to, by Amery żeby rosyjskie wojska weszły na, na jej terytorium. Ponieważ w tej chwili już Amerykanie w swoich, Różnego rodzaju symulacjach wojennych kalkulują to, że Rosjanie będą operować z terytorium białoruskiego. Co za tym idzie, przygotowują się prawdopodobnie na taki scenariusz, więc wątpię, by byli zainteresowani kapitulacją zupełną przed żądaniami Moskwy. W związku z tym gra będzie się zaostrzać, ponieważ z każdym kolejnym rokiem Putin, władze z Kremla. Stojąc przed perspektywą, właśnie przed tymi perspektywami, o których mówiłem, czyli demografia, obniżenie eksportu surowców energetycznych, potencjał zdobycia przez Amerykanów lewaru energetycznego, na, a konkretnie gazowego, na, na, na Moskwę, w kontekście problemów ewentualnych politycznych, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, Rosjanie będą zdeterminowani do podejmowania, nawet ryzykownych kroków, po to, by jak najszybciej wymusić na Amerykanach ewentualne ustępstwa. I w mojej ocenie będą również gotowi do zagrożenia czy pokazania, że są na tyle zdeterminowani i gotowi na to, by uderzyć zbrojnie na Ukrainę. Oczywiście to będzie miało, mogło występować pod różnymi przykrywkami, typu Powstanie jakiś niezadowolony, równoległy do tego w Kijowie rząd, który ogłosi swoją, swoją, swoją niepodległość, czy, czy stwierdzi niekonstytucyjność rządu z Kijowa, który okaże się być uciskanym przez Ukraińców i który poprosi Rosjan o pomoc, albo też nastąpi jakaś dziwna kontrofensywa o wielkiej skali od strony od strony separatystów z Donbasu, wsparte oczywiście żołnierzami, no bo nie wojskiem rosyjskim, tylko, tylko ludźmi, którzy nabyli mundury rosyjskie bez naszywek y i bez flag. Y w sklepach z militariami, którzy na przykład od strony Białorusi wkroczyliby na terytorium ukraińskie, no tutaj może być, jakby to wszystko może wyglądać od strony takiej propagandowej, w, w różny sposób może być ubrane. Natomiast nie wykluczam, że Rosjanie mogą być tak zdesperowani, że będą chcieli w sposób błyskawiczny, jednym uderzeniem rozstrzygnąć wszystkie kwestie na swoją korzyść, jeśli chodzi o rywalizację z Amerykanami, ponieważ przejęcie terytorium Ukrainy, Białorusi pozwoli im na nie tylko łatwe uderzenie na Kijów od strony północy, ale również odcięcie całej Ukrainy poprzez uderzenie z Września na południe, od państw NATO i od ewentualnej pomocy. Także Ukraina byłaby w opakowanej sytuacji w razie potencjalnego konfliktu militarnego, a Rosjanie mogliby liczyć na to, że w ciągu godzin, może dni, zdobędą kijów i po prostu osadzą tam swoją władzę, swoją administrację, co po prostu uniknęłoby niepotrzebnych kosztów okupacji, a ta władza po prostu zgodziłaby się na to, by usadowić dotychczas. Stacjonujące dwie armie w Donbasie i w okolicach rosyjskie, na granicy ukraińsko-rosyjskiej. A wówczas sytuacja Polski, Stanów Zjednoczonych i NATO wyglądałaby bardzo, bardzo źle. Wyobraźmy sobie, że na granicy, pewnie już o tym mówiłem w innych podcastach, ale to jest, to jest bardzo ważne. Wyobraźmy sobie, że na granicy Polski, na całej długości, wschodniej granicy Polski, czyli i przy Kaliningradzie, i od strony Białorusi, i od strony Ukrainy stacjonują w zasadzie siły o mocy dwóch i pół, może trzech armii. Armii, nie, nie dywizji. My posiadamy w tej chwili e, trzy dywizje, czwartą budujemy, prawda? No więc jak duże siły byśmy potrzebowali, by równoważyć ten potencjał rosyjski i by móc odpierać polityczne naciski nawet ze strony i groźby ze strony Moskwy. Amerykanie musieliby tutaj wylądować kilkoma, a co najmniej kilkoma dywizjami ciężkimi. Czy Amerykanie będą na to gotowi w kontekście rywalizacji z Chinami, w kontekście potrzeby dokonania zwrotu na Daleki Wschód i przekierowania tam wszelkich swoich sił, środków i całej swojej energii właśnie na kierunek przeciwko Pekinowi, no to tutaj gdyby chcieli faktycznie zaangażować się jeszcze bardziej w Europie środkowej, to musieliby się liczyć z tym, że. Przez kilka lat trwałaby być może zimna wojna z Rosjanami i oni by tutaj tracili po prostu czas. Traciliby czas podczas, w sytuacji, kiedy Chińczycy by się wzmacniali. Także w mojej ocenie zajęcie, czy przejęcie kontroli nad miskiem Kijowem przez Rosję, to jest szachmat na tej środkowoeuropejskiej szachownicy, czy znaczy środkowo-wschodniej szachownicy, jeśli chodzi o Europę. I dlatego uważam, że nie mając za bardzo innych opcji, Rosjanie właśnie w taki sposób będą rozstrzygać swo, na swoją korzyść pewne, pewne etapy negocjacji z, ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o kwestie drugiej jałty czy podziału tej stref wpływów. Czyli najpierw przejęcie Białorusi, następnie zaszachowanie i groźba, być może jakaś wojna hybrydowa na terytorium państw bałtyckich, na przykład co do tego warunki na Łotwie czy w Estonii. Realne zagrożenie uderzeniem, a być może właśnie nawet wojna w, na, Ukrainie, na Ukrainie, czyli na naszej strefie buforowej. Także tak mniej więcej ta sytuacja wygląda, jeśli chodzi o moją ocenę. Jak widać ta gospodarka, rynek węglowodorów, eksport rosyjski ma może mieć bardzo duży wpływ na, na determinację Moskwy, determinację władz, władz Kremla w zakresie politycznych, a nawet siłowych rozwiązań, jeśli chodzi nie tylko o właśnie Bliski Wschód, ale również tutaj nasze najbliższe sąsiedztwo. Także w mojej opinii kolejne lata. Trzeba się po prostu naprawdę przygotować. Trzeba się przygotować od strony, tutaj już mówię, konkretnie Polski, na to, że może być gra bardzo ostra i my musimy być po prostu na to gotowi. I to czwarta dywizja, no, no nie wystarczy. No, nie wystarczy, i trzeba myśleć o piątej i trzeba myśleć o jak najszybszych zbrojeniach. A w tej chwili te wszystkie projekty, no, zakładamy, że w 2030. Roku mniej więcej będziemy mieli sprzęt, który, który chcielibyśmy mieć już zamówiony i zakupiony, tak? I, I mielibyśmy taki potencjał militarny, jak, do jakiego, powiedzmy, dążymy. Natomiast nie wiem, czy ten 2030 rok to nie jest za późno. Wydaje mi się, że Rosjanie będą próbowali rozwiązań siłowych dużo wcześniej, czyli jeszcze wtedy, kiedy będą mieli pieniądze i siły na to, a nie wówczas, kiedy będzie już za późno. Mam nadzieję, że podcast Wam się podobał. Że to wszystko było opisane w miarę w sposób uporządkowany. Starałem się, żeby to nie było zbyt chaotyczne, chociaż dużo rzeczy mówiłem z głowy. Oczywiście powtórzę, zapraszam na mojego bloga krzyżowczal.pl, zapraszam na newsletter. Przypominam o tym, że prace nad książką są już zaawansowane do końca tego roku. No myślę, że nawet wcześniej. Będę wszystko robił, żeby już po wakacjach książka została opublikowana i była wdrożona do sprzedaży. Także zobaczymy, jak z tym wszystkim będzie. Ja już jestem w dosyć, dosyć zaawansowanym stadium, jeśli chodzi o jej pisanie, także jestem dobrej myśli. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam również do kolejnych nagrań, jak również, <coughs> przepraszam, zachęcam do, do odsłuchania poprzednich, ponieważ są wciąż nadal bardzo aktualne, jeśli ktoś nie słuchał. I do usłyszenia.